Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej odsłonie, w kolejnym materiale, w kolejnym programie. Pamiętacie Państwo, nawiązując do materiału o dwóch suczkach, które były z ekskluzywnego tak zwanego wychowania, dzieciństwa. I drodzy Państwo, dziś odcinek będzie taki zagadkowy troszkę i będzie miał tytuł, już chyba mam pomysł na tytuł, mianowicie, czy wyżeł może się oduczyć tego, co już umiał? Otóż, proszę Państwa, ten materiał będzie o tym mówił. Tam w tym materiale występował taki przedmiot, bo ten wyżeł tamten nie chciał tego aportować kiedyś. To jest patyk, znaczy to jest kawałek kijka od szczotki przełożony takim gryzakiem ze sklepu zoologicznego, świńskie ucho. I takie zasuszone, ja sobie tak zrobiłem, bo to jest atraktant dla psa. Sam patyk był nieatrakcyjny, ten pies kiedyś nie aportował. Ta suczka dzisiejszego programu, czarna bohaterka, czarnego charakteru. I to już nosiła, aportowała w programie poprzednim, do którego przed chwilą nawiązywałem. Drodzy Państwo, prawdopodobnie, zapraszam Was ze sobą, tutaj będziemy szli i rozmawiali, prawdopodobnie dzisiaj ona tego też na mnie zaaportuje. Oduczyła się tego, co naumiała się. No to jest oczywiście irytujące bardzo, ale to i Wam się też, może i każdemu z Państwa takie zjawisko się, że tak powiem, zdarzyć. Nie jest to do końca nic nadzwyczajnego, że pies nagle próbuje wywrzeć na swoich właścicielach czy na przewodniku, tak jak w tym przypadku nie jestem właścicielem, tylko jestem przewodnikiem i nauczycielem. No i ten piesek nagle zaczął mi stawiać warunki. Mianowicie, Jacku, ten przedmiot już mi się znudził. Ja go nosić już nie będę, choć nosiłam. I nawet przekierowuję swoją uwagę, jeżeli to rzucę, ona patrzy w drugą stronę. Patrząc pies w drugą stronę, znika mu problem z oczu, prawda, bo odwrócił głowę, czyli problem, o, jak te klapki tu w okularach, nie istnieje, zniknął. No jest to bardzo znowu irytujące, sami Państwo przyznacie. Być może, że dziś w materiale ona się wreszcie przełamie i zacznie to aportować. Wtedy moja cała tu wypowiedź byłaby spełzła no, na niczym. Ale jednak zaryzykujemy, spróbujemy. Chciałbym oczywiście, żeby ona zaczęła to aportować z powrotem, gdyż to jest taka, bym powiedział, między nią, którą ona sama ten konflikt rozpoczęła, taka rywalizacja, negocjacja. Z jej strony negocjacja. Na czym polega negocjacja? Jacku, wymyśl coś atrakcyjniejszego, to ci, no, znowu będę aportowała. Nie o to chodzi. Sankcje muszą być, jeżeli pies już zrobił coś sto kilkadziesiąt razy i nagle on, ten piesek, sobie mówi, że nie będzie tego ci robiła, tylko daj mi coś innego. Owszem, mógłbym spowodować, że to zwierzątko by zaczęło znowu aportować. Ale to zwierzątko, ten pieseczek, ta suczeczka, on w tym momencie chciałby dyktować warunki. Mi, wychowawcy, nauczycielowi. No jest to niedopuszczalne. Musi z powrotem wrócić do momentu, do punktu, w którym już działał mechanizm jej w głowie i świadomie go zarzuciła. Tak więc zobaczymy, co nam wyjdzie, proszę Państwa, i idziemy po naszą bohaterkę. Fe. Naprzód. I się będzie działo, proszę Państwa. Się będzie działo. Trochę wieje, jak to na Szelkowskich wzgórzach. No ale idziemy. Damy się oczywiście troszkę wybiegać. Zapewne poznajecie Państwo naszą aktorkę. Ja troszeczkę od kamerki się oddalę, żeby kamera jej nie rozprze... No właśnie, żeby kamera jej nie... najzwyczajniej w świecie nie rozpraszała. Sama kamera nie rozprasza, jak
ten, który ją trzyma, drodzy Państwo. Czyli no, człowiek, który musi to nagrać dla Państwa. Raz. Waruj, zostań. Ciekawostką jest to, że suczka brązowa, która występowała razem z nią w tym materiale poprzednim, już jest w domu szczęśliwa i szczęśliwej rodzinie, zadowoleni są Państwo, u Pani Iwony. Iwony! No i tamta pięknie aportuje, a ta się cofnęła. Widzicie Państwo tak zwany efekt cofki. Zostań, waruj. Dobrze. Ślicznie. Bardzo się cieszę. Siad. Dobrze. Aport. Aport. Widzicie Państwo? Ona już nie pamięta, ona się odumiała, co to jest aport. Dobrze, kamera nie zostanie, ja tam po to przyjdę, zaraz dojdę, przyjdę tutaj. No teraz, nie chcąc tego się zreformowania, to podrywa pana kamerzystę, żeby tylko tego nie zrobić, co już umiała. Troszeczkę, proszę Państwa, spuszczę z tonu. To znaczy, zabawię ją, ja zejdę krok do tyłu. Postaram się jej troszeczkę na minimalne negocjacje, ale to ja decyduję o negocjacjach, a nie ona. I nie będzie już ta zwarowała i czekała na to, aż jej pozwolę, tylko pozwolę jej po to pobiec. Jeżeli nie zaaportuje, tak jak widzicie Państwo, to przewidywałem na początku w mojej przemowie tego programu, to pójdzie za karę, już nie będzie miłego, pięknego, sielskiego biegania, pływania, które przecież świetnie umiała, tylko będzie niestety, ale sankcja gospodarczo-intelektualna. Siad, pięknie. Dobrze, dobrze. Aport. Aha, dobrze. Aport jeszcze. Troszkę jest postęp, ale fej, nie do kamery, naprzód aport. No gdzie to jest? Widzicie, wyżeł powinien mieć dociekliwość. Gdzie to leży? I ten bardzo silnie zainstalowany, czy wrodzony instynkt aportu, czyli łupu. To jest suczka, która jest, proszę Państwa, to jest bardzo ważne, co teraz powiem. Suczka z hodowli nie w ogóle kontrolowalnej. Dwóch panów się umówiło, myśliwych. Ja mam pieska, ty masz suczkę, aport. To sobie rozmnożymy. Jakie to szczęście, że ten pies nie trafił w tym nieszczęściu w ręce myśliwego. Człowieka, który by chciał z tym polować. Bo ta para rodzicielska, jej rodzicielska para, tata i mama, nie nadają się, żeby płodzić dzieci, skoro inne dzieci będą też takie jak ona. Ona ma zaburzone, ona nie ma tych pięknych, szlachetnych instynktów, które powinna mieć. Stąd jest właśnie ten problem. Stąd właśnie jest to problem. Nie ma FCI, krycie sobie jest takie za stodołą, jak ja to mówię na wsi, po cichu i nie wiadomo po co. I potem wychodzą takie nieszczęścia chodzące. Za miękki pies, o słabej suka. Za miękka suka, o bardzo słabej psychice. Nie wolno, kurde, nic zrobić. No teraz to i tak ją wyszkoliłem. Obrobiłem, że można nawet przy niej tupnąć. A kiedyś to odskakiwała, jak zrobiłem coś takiego. Musiałem pracować nad tym. Z chwilą, kiedy u innych wyżów nie muszę nad takimi bzdetami się jakoś zastanawiać. Dobrze, ale wracamy do jeszcze tego aportu. Damy jej szansę. Chodź. Dobrze. O tak, tak, tu leżało, chodź. Widzicie Państwo, jeszcze raz, dobra? Siadł, dobrze, chodź, mnie podekscytują. Dobrze, dobrze, a, co robi? Aport. O, pięknie to zrobiłaś.
Proszę Państwa, pięknie slow motion tutaj będzie. Pięknie, bardzo ładnie znalazła. Znalazła, pokazała łapami, że znalazła, a nadal, drodzy Państwo, zignorowała, zbojkotowała. Co ona by chciała teraz? Żebym ja, nie to, to znalazł, to nie o to chodzi. Zaraz. No właśnie, dziękujemy Ci, Wyżełku. O tak, tutaj leży? Nie leży. Zobaczymy, czy jednak z dobroci serca jednak postara się to znaleźć, bo jest wysoka trawa. Idź szukaj, aport. Kamera chorera. Szukaj aport. Robi wszystko, żeby tego mi nawet nie pokazać. Chowa się za kamerą. Czy taki pies zasługuje na ludzkie serdeczności, na wylewność? Otóż nie. Ostatnieńka szansa. Nawet wezmę i swoją łapką, w której karmę trzymałem, tak poobcieram, żeby te zapachy zostały na tym. Zobaczymy. Daję jej ostatnią szansę. Aport. O nie. Co w tej sytuacji? Jak wracała już, wiedziała, że źle zrobiła, ale wrócę na przygłupa i może się upiecze. Więc się nie upiecze. W takiej sytuacji piesek wraca przy nodze, żeby widział, że są konsekwencje. Mógłbym teraz, drodzy Państwo, mógłbym iść, ale bym ja wyszedł na, że tak powiem, niestety w porządku, bo gdybym wziął świeżutkie takie ucho i tutaj zainstalował, to tak, ale to za chwilę ona by powiedziała: słuchaj, no niestety, jeszcze może jakieś fajniejsze ucho wymyślisz, bo tamto mi się znudziło. Niedopuszczalne. Proszę Państwa, ten sam aport może nie jest tak istotny dla ludzi, co nie są myśliwymi, ale jest bardzo istotny pod względem dydaktycznym i pedagogicznym. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli pies się nauczy negocjować, renegocjować, zmieniać umowy i tak dalej, i tak dalej, no to w tym momencie będzie przekładał to na inne sfery życia. Mam nadzieję, że dla Państwa jest to w miarę jasne. No tak. Widzicie Państwo, jaka niby nieszczęśliwa. A mnie to nie interesuje, że byłaś nieszczęśliwa, że jesteś nieszczęśliwa. Interesowało mnie Twoje szczęście do momentu, kiedy współpracujesz. Jak nie, out. Jutro niedziela. Ja z nią jeszcze się przejdę. Dam jej szansę. Ale to będzie ta sama powtórka z rozrywki. Nie? To dziękuję. I pies, proszę Państwa, bo ktoś zadał pytanie. Czy jest to tak, że ten pies zrozumie? Otóż, proszę Państwa, jeżeli coś pies zrobił 200 razy dobrze i potem miał piękne kratochwile, jak mawiały bracia Czesi, czyli piękne chwile, takie piękne, no takie radosne, komfortowe, ekskluzywne. Bo nadal Jacek puścił, przewodnik puścił i pies mógł się wyhasać, coś porobić, zrealizować swoje jakieś fajne zapachowe potrzeby. I teraz jak ja mu to obetnę, ponieważ nie zrobił tego, więc nie ma dalej hulanki. Więc zapraszam do karceru. Noga. Proszę bardzo. I ta, nie, no to jest, zapraszam do oglądalności, proszę Państwa. I nie ma nagród, proszę Państwa. Zameldowała się ładnie, szła przy nodze pięknie. Nie ma. Jak mawia niemodne, co prawda, z rosyjskiego, bo rosycyzmy są teraz niemodne, bardzo. Wiadomo z jakiego powodu, ale to na koniec Państwu powiem. Piękne jest starorosyjskie powiedzenie. Nie chłoczysz, nie nada. Zachłoczysz i budziet. A co to jest w tłumaczeniu na język polski? Że nie chcesz współpracować, okej, nie trzeba. A jak ci się zachce, to nie będzie. Niech się zastanowi. Dzięki. Noga.